Więc wchodzimy przez drzwi. Na prawie połowie do sali sądowej. Popatrz na drzewo w środku tej sali. Jest zwane drzewem sędzią. Oczywiście to nie jest normalne drzewo. Automatycznie podejmie decyzję. Jest kamieniem milowym, jeżeli chodzi o rozwój maszyn. Podsumowując, nie ma tu potrzeby dla sędziego. Damy Judge Tree zająć się wszystkiemu. Judge Tree, czyli drzewo sędzia, ale będę to nazywał Judge Tree. Normalni ludzie zwykli się mylić. Nie masz, nie, jak bardzo doświadczony jest sędzia. Są czasy, kiedy nie podejmują poprawnej decyzji. Przemyśliwszy to w celu otrzymania sprawiedliwości, za każdym razem pomyśleliśmy, jak można ulepszyć system. Nasza odpowiedź była prosta. Jeżeli ludzie są skłonni popełniać pomyłki, dlaczego nie użyć czegoś innego jako sędzia? Owocem tej debaty był botaniczny system sprawiedliwości, znany także jako Judge Tree. Fuck. To Judge Tree jest właściwie wielkim drzewem, które żyło w tym właśnie miejscu przez setki lat. Dodaliśmy trochę elektroniki, aby umożliwić słyszenie i dźwięku ludzi. To sprawiło, że to jest doskonały system sprawiedliwości. I tak właśnie narodził się Judge Tree. Miło mi bardzo. Okej. To Judge Tree to właściwie dalej zwykłe zielsko. Znaczy zwykła roślina, może. O, musimy dalej dawać wody i nawozu. Właściwie to ja jestem tutaj odpowiedzialny za to, żeby Judge Tree było zdrowe. Dzisiaj dałem mu wodę i nawóz. Jestem tak zajęty, że nie mam w ogóle żadnego wolnego czasu. O, muszę biec do piwnicy, można powiedzieć. Dobra, tu nie można przejść. Wow, ale sędzia! Judge Tree, ciekawi mnie, jakie jest. Cóż, ponieważ podejmuję decyzję dla sądy na wszystkich sprawach, rozprawach, zgaduję, że ma swoją własną wolę, tak jak my, nawigatorzy. Więc myślisz, że to drzewo może też usłyszeć mój głos, tak jak ty, Mega Man? Nie mam pojęcia. Hej, panie drzewo życia! Jeżeli możesz mnie usłyszeć, odpowiedz, okej? Okay? Hej, panie drzewo życia! Powiedziałem hej! Z obrazem majestatu, miesiąc karceru. Nieważne. O, Len, co ty? Nie wyglądaj tak daleko! Odpowiedz mi! Przestań, Len, teraz je po prostu dręczysz. A nie myślisz, że to powinno mi odpowiedzieć? Może śpi? Nie wierzę, że. Nieważne. Czego mógłbyś się oczekiwać? To po prostu drzewo. Wow! Alarm! Alarm! Co? Co? Alarm! Alarm! Mamy sytuację. Zagrożenie poziomu 5. Wygląda, że coś się stało w tym budynku. Może powinniśmy wyjść. Tak jest! Jezu! To my jesteśmy sprawcą? Ła! Podejrzany otoczony! Zacząć przechwyt! Podejrzany? Ja? Znowu! Brawo, Greentown! Punkt trzeci, zeznaję. Z poszanowaniem dla Judge Tree miasta Green jest ono rozpoznawane jako coś kluczowego i ważnego dla miasta. To też każdy, kto wyrządzi krzywdę, będzie skasowany w każdy możliwy sposób. My, w odniesieniu do powyższego punktu, zdeterminowaliśmy, że zraniłeś drzewo. O co chodzi z tymi robotami, którzy chodzą i nazywają wszystkimi podejrzanymi, albo czy coś w tym stylu? Powiedziałem ci, żebyś zostawił to drzewo w spokoju. No, a to spokój się.
Więc cóż, no drzewo jest kluczowe i ważne i no. Alarm poziom 5. Użycie rąk paliżujących approved. No. Dozwolone. Czekaj! Palizatory? Nie! Logowanie. Zatrzymały się? Co tu się dzieje? Nie miałbyś żadnego problemu, gdybyś miał szybsze umiejętności. A! To ten dziwny gość, co poprzednio. Szybsze umiejętności. Mówi, że to ty jesteś tym, który się zalogował i wyłączył te roboty tak super szybko? Nie ma mowy. Len Hikari. Ostatnio jesteś. Sprawiasz tu kłopoty. Oblivious, nieważne. Jesteś w środku zainteresowania. Znowu ten nonsens. Dalej nie rozumiesz? To właśnie nazywane jest ustawieniem. Podstawianiem. To właśnie jest ustawianie. Ustawianie? Co? Przez kogo? Twój nawigator jest zbyt niebezpieczny. Podczas gdy się jest posłuchany, ale to czego nie widzisz, what you can see is how it is consuming your navi. To czego nie możesz zobaczyć, pożera twojego nawigatora. Coś może się zdarzyć, co sprawi nam wszystkim wielkie kłopoty. Jeżeli to miałoby się stać, skasuję twojego nawigatora. Skasujesz Megamana! Przestań ze mną zadzierać. Nigdy nie pozwoliłbym, żeby coś takiego się stało. Hej! Wszystko w porządku? Hej, prokuratorze Ito! W porządku, Len? Przykro mi. Dotknąłem Judge Dredd. O, to niedobrze. Uważam, że powinienem cię ostrzec. W każdym razie. Nie. Myślę, że nie wiem, kim jesteś. A nazywasz się? Nie muszę ci odpowiadać. Judge Dredd jest najważniejszą rzeczą w całym Greentown. Nie, w całym Cyber City. Jeżeli będę cię podejrzewał o robienie czegoś podejrzanego dla Judge Dredd, mogę cię oskarżyć. Rób, co chcesz. Może to ja byłem tym, który miał skrzywdzić to drzewo. W końcu, naprawdę myślę, że jest trochę zakłopotane. Czy może też. Nieważne. Co jest z tym gościem? Zbrodniarze internetowi, którzy celują w to drzewo, istnieją. I ten człowiek jest prawdopodobnie jednym z nich. Jeżeli to drzewo byłoby skasowane, prawo runęłoby. Musimy być ostrożni. Co ważniejsze, Len. Za chwilę zacznie się rozprawa. Powodzenia! A teraz! Niech zacznie się rozprawa kapitana Czarnobrodego. Przemówiło. Drzewo przemówiło. Poproszę o otwierające zeznanie, prokuratorze Ito. Tak, wysoki sądzie. Oskarżony kapitan Blackbeard. Czuję się, jakbym grał w Phoenix Wrighta. Oskarżony kapitan Blackbeard jest oskarżony o zagrażanie wielu życiom wielu ludzi w akwarium przybrzeżnym poprzez uwalnianie zwierząt z ich zbiorników i klatek, tylko dlatego, by widzieć, jak ludzie panikują. My, prokuratura, nie możemy pozwolić, aby takie zachowanie pozostało nie. Zostało ukarane. Wygląda tak. Spokojnie wygląda tak. Fajnie wygląda tak. Wow! Czad, cool! No. Prokurator jest cool! Teraz chciałbym prosić Lena Hikariego to na miejsce dla świadków. Tak jest! No to jedziemy. Tak się denerwuje.
Proszę o podanie swojego imienia oraz zawodu. Tak jest, jestem Len Hikari i o kto? Nigdy nie miałem ośmiornicy. Len, to nie o to cię poprosił. Ale zapytał o coś, o jakąś ośmiornicę? Nie, powiedział zawód. Co? Octobacon? Nie. Co się z tobą jedzeniem? Czy świadek odpowie na parę pytań dotyczących incydentu? Proszę, odpowiedz tak dobrze, jak możesz. Podczas incydentu byłeś po prostu odwiedzającym i cieszyłeś się z wizyty. Czy to prawda? Tak. Tak, racja. Czy możesz dokładnie powiedzieć sądowi, co się zdarzyło? Mój przyjaciel i ja mieliśmy właśnie iść do domu. I nagle usłyszeliśmy krzyk. I zanim się obejrzeliśmy, wszędzie były piranie i rekiny. Rozumiem. Następne pytanie. Pomyśl trochę. Przypomnij sobie. Czy człowiek, którego widziałeś i z którym walczyłeś w net walce, to ten sam człowiek, który tam stoi? Oskarżony kapitan Czarnobrody? Tak, to on! Ale kapitan Czarnobrody nie tylko miał. Znaczy się zhakował te systemy w akwarium. Wziął mojego przyjaciela jako zakładnika. Rozpoznał tą złą twarz wszędzie. To jest bardzo kluczowe zeznanie. Nie potrzebuję nawet wysłuchiwać wyjaśnień od oskarżonego. Hej, Megalen, czy to wszystko, co potrzebuję, aby zeznawać? Tak! Świetnie się spisałeś. Phoenix Wright. Dlaczego? Powiedzcie, nie może być takie ułożenie, że Mega Man, o, jest nagle próba i nagle taki Phoenix Wright. To po prostu by świetne by było. A teraz mój osąd. Oskarżony działał pod wpływem samolubności i okrucieństwa. Takie złe zachowanie nie może być wybaczone. Toteż ogłaszam, że oskarżony jest winny! Skazuję cię do pokoju kar na nieokreślony czas. Czyli takie miejsce tortur, nie? To nie było część układu! Ty śmierdzący! Zajście cię do skrzyni Davy'ego Jonesa, ty. Szczurze! Co? Nie powiedział ani słowa podczas całej rozprawy i teraz nagle robi wielki szum? Tak właśnie działają kryminaliści. Zbrodniarze. Kiedy usłyszał werdykt i zrozumiał, jak poważna jest jego zbrodnia, sprzeciwił się, tak jak wszyscy zbrodniarze. Proszę usunąć w inną stronę. Udało się. Świetna robota. Więc co ty myślisz o swoim pierwszym rozprawie? Byłem tak zdenerwowany. Ale Judge 3 jest naprawdę fajne. O, wygląda na to, że drzewo może prowadzić rozprawę mimo wszystko. Widzisz? Właściwie to Judge 3 to był mój pomysł. Naprawdę? To był mały pomysł, który miałem w koledżu, ale zaskakująco stał się większy i większy. To niesamowite, prokuratorze Ito. Odmawiam wybaczeniu wszystkim złoczyńcom, więc moim marzeniem jest pewnego dnia stworzyć społeczeństwo bez zbrodni. Judge 3 jest pierwszym krokiem do zrealizowania moich marzeń. A, wybacz, trochę zabujałem w obłokach. W każdym razie muszę przygotować do następnej próby, więc muszę iść. Zatrzymaj się i odwiedź nas, ok? Wpadnij czasem. Prokurator Ito kocha sprawiedliwość. Wygląda tak fajnie. Chcę być taki jak on, kiedy dorosnę. O, nie będziesz taki jak on w tym, kim jesteś teraz. Musisz, po pierwsze, uczyć się bardziej. Dawaj, chodźmy do domu i zróbmy trochę pracy domowej. O! No dobra.
O, masz mail. Sprawdź mi skrzynkę. O! Pan Fengtian, mistrz Fengtian otworzył szkółkę w Greentown. O matko, jak ja bym chciał poznać jego szkołę. Szczególnie, że tutaj już powiem, że pójdzie o cross. Cross Fengtiana, czyli no nawigator Fengtiana, on ma taki przepakowany cross. Mistrzu! Hej, to mistrz Fengtian! Ho, ho, ho! Tak miło. Tak zabawnie jest tutaj wpaść na ciebie, koniku polny. Co tu robisz, mistrzu? Ho, 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 ho! Uczę mojego przyjaciela. Uczę specjalnego przyjaciela, jak kontrolować wiatr. O tak. Ty i ja spotkaliśmy się tutaj dzięki wiatrom przeznaczenia. To też, czy chciałbyś uczestniczyć w moich zajęciach? Uczestniczyć w zajęciach pana Fengtiana? Oczywiście! Kiedy nauka się zacznie, nie możesz już się wycofać, koniku polny. I musisz tu zostać, dopóki zajęcie się nie skończy. Rozumiane? Tak. Czy możesz mnie nauczyć tej niesamowitej sztuczki, którą zrobiłeś w szkole? Uhuhuhu! To zależy od ciebie. Uczę mu sztuki poruszania się cicho i szybko jak wiatr. Poruszanie się jak wiatr. Użyj do tych zajęć użyj mojego nawigatora, Tenguena! Znaczy, inaczej mówiąc, Cheap Charge Busterman? Tak, chyba o to chodzi właśnie. On pomoże ci opanować wszystko, co mam do nauczenia. Tengumen czeka w tej książce natury. Operuj Tengumena i zacznij klasę. Ho, ho, ho. Nawigator mistrza Fengtian. Ciekawi mnie, jaki to będzie nawigator. Dobra. Tengumen! Tengumen! Jestem Tengumen! I